Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Po pierwsze przepraszam za różne dziwne dźwięki, ale remont znowu w innej części bloku, wow. Słuchajcie, dzisiaj jest 1 bo 2 września, wszyscy do szkoły, tak na zielono, na zieloną trawkę może jeszcze mam dzisiaj dla Was fajną rzecz. Mianowicie, jeżeli używacie Mint'a albo Linux Mint, Mint Debian Edition, znalazłem bardzo fajny skrypt, takie urządzonko, znaczy nie urządzonko, program, który może ułatwić korzystanie z tego systemu, albo zacząć korzystanie z tego systemu. To się Czesio odzywa akurat. Słuchajcie, nie będę przedłużał, bo nie wiem, czy będzie za chwilę jeszcze głośniej, więc gorąco zapraszam na film. Okej, okay, to jest GitHub tego pana, a tu macie jeszcze dodatkowe inne projekty. Do rokiego są tutaj jakieś inne dziwne rzeczy, do Endebora. też. Od razu powiem, że jest to kilkanaście albo kilkadziesiąt skryptów, które są połączone można powiedzieć w jedno w jedno takie fajne menu macie, otrzymujecie takie fajne menu, znaczy okno gdzie sobie wybieracie dane rzeczy jest opisane tutaj również jak to zrobić, jak go zainstalować, a wam to pokażę jak najbardziej powolutku jedną z metod sobie wybierzemy i to wszystko, ewentualnie jest film, tak jak mówiłem tego człowieka na YouTubie można sobie to tam ładnie u niego zobaczyć jak on to robi poza tym jest opisane tutaj Ka większość skryptów, które są tutaj opisane co one robią, tak Słuchajcie, jeżeli chodzi o same skrypty, przejdźmy sobie do głównego, tak zwanego mainpaya. Od razu powiem tak, jeżeli ktoś jest bardziej wkręcony, albo bardziej chce się wgłębić bić tego typu rzeczy, to może sobie to oczywiście przerobić, bo to jak najbardziej jest to open source'owy projekt. To jest ciekawe, on tutaj napisał, wiem, player y, fix, tak, ja o tym kiedyś już mówiłem na kanale, był to problem i jest to czasami problem swego czasu. Jeżeli macie, nie chodzi tylko o player'a, chodzi o wersję Workstation, która od chyba pół roku jest bezpłatna całkowicie, możecie VMWare Pro sobie ściągnąć za darmo na Pingwina, na Windowsa, też jest wersja na Maca, jak coś. Niestety jest problem taki, iż jeżeli macie na przykład dystrybucję, w której często zmienia się kernel, to występuje błąd w tym VMWare i playerze i w wersji Pro gdzie trzeba ręcznie tak aby przekompilować moduły od sieci. Dokładnie tu chodzi o dwa pliki, które są do zmiany, WM MonTAR, znaczy VN mon only i WM net i ten skrypt teoretycznie nam to przerabia. On to wykorzystuje jeszcze dodatkowy inny GitHub, gdzie inny człowiek to po prostu naprawia w kółko no i tak to mniej więcej wygląda, nie? Teraz wybierzemy sobie jedną z metod. Ja wezmę gitoską, gitoską, dlatego że chyba jest prostsza, bo tu trzeba rozpakowywać, cuda, bianki robić itd. Tak dalej, tak dalej. Natomiast tutaj wykonujemy po prostu komendy po kolei, tak? No to przenosimy się akurat na maszynkę wirtualną, bo myślę, że nie ma po co na żebym tego stawiać. Efekt wszędzie będzie taki sam. Aha, działa to teoretycznie i praktycznie, bo ktoś potwierdził z LMDE6, czyli z Linux Mint Debian Edition 6. Więc nie tylko ogranicza się do minta zwykłego, opartego na Ubuntu, ale też jeżeli macie Debianowego, można sobie tego użyć. No to lecimy z tematem. Maszynka odpalona, to jest Linux Mint 22 Zaznaczmy sobie to, oczywiście podwójne kliknięcie, Ctrl C tutaj, a tutaj Ctrl Shift V. Git clone bla bla bla, do głównego katalogu, niech mi się zwróci, dobra, nie ma to znaczenia. Nie mamy gita, no to trzeba go zainstalować. Mamy, mamy zrobione Ctrl L, clearujemy, dwa razy strzałka do góry, historia. I lecimy, on sobie to ładnie nam sklearuje. Zobaczmy co tutaj jest. LS, czyli do głównego katalogu mam totalny bałagan. Nie, nawet nie. Do Linux Mint Scripts mi zrobił chyba, tak? Dajmy sobie tutaj PWD Home SL, Linux Mint Scripts. Ok, co teraz? Teraz wydajemy komendę Change Mode, która dodaje nam prawa uruchamiania dla wszystkich tych skryptów, szyściusieńskich i dodaje nam te prawa tylko dla naszego użytkownika. Tak to ma mniej więcej wyglądać, on sobie to zrobi, zobaczmy jeszcze raz, ls. Na zielono znaczy pliki są wykonywalne teraz wszystkie, no? No i żeby to odpalić, po prostu już można zamknąć. Żeby to odpalić, po prostu dajemy sobie tak, tak i mainpai chyba się to nazywa? Fajnie by było, jakby on to jakoś uprościł, jeszcze bardziej mimo wszystko, tak? Bo... To niby ta rada jest dla osób bardziej takich początkujących, chociaż zaawansowani też se skorzystają na tym, nie? Ale mimo wszystko byłoby po prostu miło. Zmienię na ciemny, bo wam pewnie oczy wypala. Dobra, mamy odpalone paja. no i teraz pytanie, czy da się to powiększyć? Nie da się, szkoda. No ale okej, okay. trzy górne zakładki, instalacja, usuwanie i administracja. Instalacja, czyli zaznaczamy sobie tutaj dane rzeczy, które chcemy ogarnąć. Z takich fajnych, znaczy fajnych, z takich moich dopowiedzeń, fajnie by było jakby najechać na daną, dany programik, albo zrobić tutaj przynajmniej opis tego, co to jest. Wiadomo, że go, ludzie, którzy są bardziej zaawansowani, kojarzą. botlist, to jest do gier, powiedzmy, tak, do instalowania gierek. Boxes, no to maszyna wirtualna stosowana w Gnome. Microsoft Visual Studio Code, no to chyba wiadomo. Pycharm to jest ID do Pythona. Discord, wiadomo, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Ale fajnie by było, gdyby to było w jakiś sposób, po prostu w miarę opisane. Zainstalujemy sobie parę rzeczy. Wezmę Bottles i widzicie od razu, że tutaj w terminalu hmm, pokazuje nam się, który skrypt jest wybrany. Mam nadzieję, że będzie to... By... o, Bottles Checked, tak? Dlatego jeszcze dodam od razu tutaj Taka dziwna porada, jeżeli odpalacie jakiś program, ten program wam nie działa z GUI, odpalcie go w terminalu. Wtedy będziecie mieli tutaj informację, co ten program robi i na czym się wykłada. Proste i logiczne. Dajmy sobie Slacka, niech będzie, dajmy sobie Firefoxa, dajmy sobie Chroma. zainstaluję tutaj GIMPa, no Steam'a nie będę stawiał, no Gparteda, Neofecha możemy postawić i dajmy sobie OnlyOffice do kompletu, tak? No i De facto tyle, nie? Dajemy run i skrypty się po prostu nam tutaj robią, automatycznie ten soft nam się tu zainstaluje, żeby nie było, nie ma tu gimpów, nie ma tutaj nic jeszcze, tak? Dobra, on sobie to przerobi i się widzimy. Jeszcze jedno w trakcie, zobaczcie, że część rzeczy idzie z platpaka. Jak widać tutaj Flathub nam się pojawia, więc niektóre rzeczy idą fajniej, że idą z repozytorium, niektóre fajniej, że idą z platpaka. bo będą po prostu w nowszej wersji. Nie mamy tutaj wyboru z czego to idzie. Jest zrobione tak jak jest. Jeżeli jest chce, może sobie ten skrypt przerobić na siebie, żeby to szło tylko z repo albo tylko z PractPucka. Dobra, koniec gadania, widzimy się po całej zabawie. Ok, mamy zrobione Points po zainstalowaniu całości i tak dalej mamy informacje. Wszystko zostało zainstalowane albo usunięte. Zobaczmy sobie teraz na Remove. Tylko no szkoda znowu, chociaż zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wie o co mi chodzi, tak? Że... Jak daję na remove, to fajnie by było, aby były zaznaczone również te rzeczy, które tutaj zainstalowałem. Może tak jest, zaraz się przekonamy. MainPie odpalam jeszcze raz. Teraz nie ma tutaj żadnych i remove też nie ma żadnych. Małe, małe skrzywienie, tak? No bo kurde, ja muszę wiedzieć, co zainstalowałem w takim razie, nie? Bo fajnie by było, jakby on. Bo tutaj jest wórę wykorzystywana pod spodem tak zwana nala, tak? Co widać zresztą. To nie jest zwykły apt. Tylko to jest tak zwana nala, taki ulepszacz. Zdecydowanie szybsze, ładnie wyglądające i takie sensowniejsze, powiem, niż aport zwykły, taki toporny trochę, nie? I fajnie by było, jakby ten skrypt tutaj zapamiętywał co instaluje. Wiadomo, że nie jest w stanie ogarnąć tego co w systemie siedzi. Bo to by było ciężkie kurcze, tak? Ale to co user zainstaluje, to fajnie by on tutaj pokazał, że to już jest na przykład. Bo oczywiście to popatrzcie, te rzeczy już tutaj jak najbardziej są. Jest GIMP, mamy tutaj dodane Only Office jak najbardziej jest i tam parę innych rzeczy też jest zainstalowanych, nie? A tak to trzeba sobie zgadywać, co tutaj jest ewentualnie do deinstalacji i tak dalej, nie? Dobra, spróbujmy odinstalować Google Chrome, który powinien być. Usuńmy operę, której nie ma, zobaczymy czy walnie błędem czy nie. I odinstalujmy sobie na przykład OBS-a, którego też tutaj nie ma. Zobaczymy co się stanie. Ok. Czyli tak, usuwa nam na pewno Google Chrome, bo to zainstalowałem, jest ok. Nala w działaniu. Ok. Błąd, żadne spodnie nie są zainstalowane. Czyli nie ma OBS-a i nie ma tego. No tak to jest zrobione. Jasne, to jest pierwszy jego znaczy pierwszy, to jest jedna z pierwszych wersji tego skryptu. Fajnie, że w ogóle goś coś takiego stworzył. I myślę, że to... Wielu ludzi mu tam komentuje w, pod filmem jego na YouTubie, tak? Żeby dodali to, zrobi to i tak dalej, i tak dalej. on pewnie to ogarnie, więc naprawdę fajnie. Ale widzicie, jest to proste, nie trzeba szukać po sklepach, po stronach, się pierdzielić nie wiadomo z czym. Wybierasz i masz. Jeszcze jak tutaj goś doda funkcję, żeby każdy użytkownik będzie mógł dodać swoje, to wow, to po prostu wow. I żeby to można było potem zapisać do pliku i przy następnej reinstalacji, instalacji odpalasz sobie ten program, wybierasz mój plik, buch i on ci automatycznie to instaluje. Bomba, po prostu całkowita bomba. Administracja, zobaczmy co mamy w administracji. Mamy tutaj zarządzanie energią, czyli enable bluetooth na przykład, tak? No dobra, ja wiem, że tu wystarczy sobie kliknąć na bluetooth, ale mimo wszystko fajna funkcja. Disable enable bluetooth, no okej, okay. to mogłoby być w jednej tej, no ale okej. Okay. No tak, bo standardowo czasami się zdarza, że po prostu... Nie pamiętam jak mam nic zrobione, czy ma włączone Bluetooth, czy wyłączone Bluetooth, cholera, nie pamiętam. Ale można to włączyć. TLP instalacja, czyli dla, lapu, dla laptopów. Bardzo potrzebne dla użytkowników laptopów programowanie. PowerTop to jest bardziej zaawansowane do grzebania. Słuchajcie, update systemu można sobie zrobić. Nala, rank, mirror, fajnie. Stacer, Swappix. Nie wiem o co chodzi ze Swappixem. Zobaczymy co to jest Swappix. Cokolwiek to znaczy Swappix. Aha, dobra, swapiness tak zwane. Swapiness to jest taki parametr, który powoduje nam, że system mniej korzysta ze, ze swapa. Po prostu im on jest bodajże większy, tym mniej korzysta. Chyba tak to mniej więcej wygląda. Nie pamiętam już dokładnie, nie chcę się tutaj wymądrzać na temat tego, ale tak to mniej więcej wygląda. No, swapiness dziesiątka powoduje, że system prawie w ogóle nie korzysta ze swapa. I to jest przydatna rzecz, jeżeli macie powiedzmy 8-16 GB ramu, to można sobie coś takiego odpalić, tak? No spoko, jest to naprawdę moim zdaniem fajny, prosty skrypt Myślę, że aby goźdź naprawdę konkretniej rozbudował, to z tego będzie konkretny, fajny, fajny, fajna pomoc taka, nie? W ogóle miło by było o reset poszedł, no dobra. Fajnie w ogóle by było, jeżeli on go rozbuduje, tak? Żeby ekipa go dorzuciła do swoich repozytoriów na przykład. Albo do swoje, swojego panelu uruchamiania, który tam jest. W sumie w tym panelu chyba nie ma takich rzeczy. Zaraz zobaczymy, muszę sobie przypomnieć. Mamy ekran powitalny, i, i tu niby jest takie kolory pulpitu, bla 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 bla. No nie ma tego. Menedżer oprogramowania, i fajnie by było, gdyby oni dodali ten skrypt tutaj, powiedzmy, nie wiem, na końcu czy coś, nie? Jako, jako taki dodatek. Gdyby to wszystko ładnie zintegrować, to by była bomba całkowita, autentycznie. Bardziej go dopracować i naprawdę super. Kurczę, ja mogę spyłać, napisać do tego gościa, zobaczymy, co, co powie na, na coś takiego. Ja wiem, że nie wiem, czy ma to sens, czy nie ma sensu. A jeżeli coś ci przychodzi do głowy, to to zrób, bo może coś fajnego się przyczyni człowiek do czegoś, nie? No, no i słuchajcie, tak to wygląda po prostu. Tak to nam dokładnie tutaj wygląda. Odpalmy sobie teraz z Gimpa, który się teoretycznie nam tutaj ładnie zainstalował. Działa. Odpalmy sobie, nie wiem co tu zainstalowałem, Slacka, tak? Slack Desktop. Odpalmy sobie tutaj dodatkowo bazę kluczy. Nie, 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 nie tykać. Jak wam się pojawi ten komunikat, to nie wpisujcie hasła, kurde, bo potem będzie się no stop pluł. To, to jest, nie wiem, moim zdaniem jest to błąd, no, nie powinno się to uruchamiać, no ale okej. Okay. Gdzie tu mamy? Chroma, teoretycznie. A bo chroma odinstalowałem, więc nie, ma, nie, ma, nie będzie go tutaj. Odpalmy sobie OnlyOffice Office Desktop. No, zobaczmy, nam tutaj działa. No jest. Chodzi. Chodzi, furka. Fajnie jest. Słuchajcie, kończymy. Tyle. No bo tu nie ma co więcej napierdzielać. Powiem to w ten sposób. Mam nadzieję, że to się komuś przyda. Może, może sobie wysporkujecie to i zrobicie po swojemu na przykład. Więc myślę, że to by był naprawdę fajny temat, bo to ma ręce i nogi, to po prostu ma ręce i nogi. Rozbudować go troszeczkę, wrzucić właśnie na przykład do minta czy do LMD, do tego ekranu początkowego i to wielu ludziom po prostu pomoże, to po prostu wielu ludziom pomoże. Tyle, kończymy na teraz. Dzięki za wszystko, co tam jeszcze ogarniacie. Reszta pod filmem, ja ktoś chciał pomóc kanałowi albo coś. Czytaj więcej, wszystkie informacje są. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, gorąco pozdrawiam. Bartek z kanału Świat Linuxa.